Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ten wiosenny dzień, dzień po świętach, Wielkiej Nocy. Dla mnie jeszcze dzisiaj dzień wolny od pracy, ale jest też w tym samym okazja, by nagrać wreszcie tego nowego wideoniusa, ponieważ ostatni wideonius był w styczniu, a tu już kwiecień. Witam Was, witam bardzo ciepło. Kilka informacji, które powinniście wiedzieć na miesiąc kwiecień. Nowa ramówka od wczoraj na naszej stronie internetowej. Jak też pewnie zauważyliście, nie ma audycji Retrogranie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Piotra, audycji Retrogranie w kwietniu nie będzie. Audycja powróci dopiero w maju. Ale póki co pozostałe audycje są. Można sobie do ramówki zerknąć, popatrzeć, jaka audycja kiedy audycje sobotnie przypadają, jaka. To wszystko w ramówkach, w ramówce jest. I oczywiście na bieżąco na Facebooku będę zamieszczał, zapraszał Was na poszczególne audycje w poszczególnych dniach. Najbliższa audycja w czwartek. Markowe granie, troszeczkę nowości się nam nazbierało, naszych artystów rodzimych, więc zapraszam Cię bardziej, by sobie posłuchać tych nowości podczas markowego grania. Oczywiście nie zabraknie też wspominek, ale to wszystko przed nami. Czwartek, 22. audycja Markowe granie. Życzę Wam spokojnego dnia dzisiejszego. Pogoda nas jeszcze nie rozpieszcza. Co prawda teraz wyszło dopiero słoneczko, ale gdzieś tak delikatnie za chmur dzisiaj tutaj na naszym terenie w Mogilnie zapowiedzieli co prawda deszcze. Póki co tego deszczu nie ma, ale pogoda niezbyt przychylna na spacery. Ale na szczęście jeszcze nie pada, więc się wybrałem na króciutki spacer w okolicach dworca PKP i tutaj torowiska. Jak wiecie, moje ulubione pociągowe klimaty, żeby nagrać Wam króciutko, co nas czeka. Oj, kamerka się przekręciła. Dobrze, teraz będzie lepiej. Słuchajcie, Radio Stacja. Słuchajcie, bo gramy dla Was cały czas, 24 godziny na dobę. Stacja dla Was gra. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i do usłyszenia.